Na dzisiejsze spotkanie zapraszają Tomasz Klimczak i Tadeusz Musioł. To będą na pewno wielkie emocje. Tak jak mówiłeś, wielu typuje, że katowicka Gieksa wyrówna stan rywalizacji. Chyba więcej jest w drużynie oświęcimskiej. Zaczynamy ten mecz. Katowiczanie przejęli pierwszy krążek. Francila, Stiepanowa, Wajda. Błąd na niebieskiej, ale utrzymali się katowiczanie. No i wstrzelenie krążka prosto w rękawice Clarka Sandersa. Bramka, ale nic z tego nie wyniknęło. Z wykorzystaniem bandy próbują oświęcimianie. Jeszcze raz Szczerbatow i tym razem interwencja Szymbocha, który próbuje krążek sięgnąć. Nic z tego jednak znów nie będzie. Gra jest podobna, szósta minuta gry, ale świetnie Michalski, przedał się pod bramkę Michalski! Cóż tutaj się wydarzyło przy tej walce blisko bandy, ale świetne rozprowadzenie do Szerbatowa. Szerbatow ładnie znalazł jeszcze swojego partnera, pusta niemalże bramka i też tam rzucony na zawodnika oświęcimskiego katowiczanin. Czyn z lewej strony, rzucił krążek w stronę bramki, ale zamknął już McKenzie. Nie było do kogo dogrywać, to było raczej dosyć przypadkowe zagranie, ale Szymboch na wszelki wypadek krążek mrozi. Wprowadza Grzegorz Pasiut, za plecami ma Bartosza Fraszka, ale Pasiut indywidualnie objechał bramkę, uderza, ale świetna interwencja Clarka Sandersa ze wskazaniem na drużynę gospodarzy, ale 3,5 minuty przed końcem pierwszej tercji, wciąż jest 0-0. Myślę, że pierwsza bramka na pewno otworzy troszeczkę ten mecz. Nad krążek przejął, ale jest podwojenie drużyny oświęcimskiej. Fraszko! Bez przyjęcia spróbował. Korzyść gospodarzy. Niespełna 90 sekund do końca. Okazja dla oświęcimian. Szansa! Ale znowu przestrzelony ten krążek. Dane sytuacje czasami wiadomo, co lubią robić. A Oriekin tylko mógł spojrzeć w ten dach oświęcimskiej hali, bo teraz nie popisał się. Nawet nie popatrzył na chwilę do Garszyna, który... Pasiut, on może strzelać, Pasiut prosto jednak w Clarka Sandersa, jeszcze błąd defensywy Unii Oświęcim, no i Kuronen. Tych podań musi być chyba jednak nieco mniej teraz. Szansa na strzał i było tam zmienienie toru lotu krążka, ale Kowalówka tylko ze złości mógł głowić bandę, bo krążek zatrze pod... Zgodnie z regulaminem, Dzika Stychy, który już w półfinale się znajduje, trafi na najniżej notowany zespół, a teraz Da Costa, ale powstrzymany przez Szymbocha. Dwukrotnie Teddy Da Costa próbował pokonać katowickiego bramkarza, podawał mu Oriechin. No Unia, nie wiem, czy ja mam tylko takie wrażenie, Unia coraz bardziej zaczyna przeważać w tej tercji. Zamyka tutaj Katowiczan teraz w tercji i pachnie tą bramką. Zdecydowanie przewaga jest na korzyść Unii, z tym, że ten gol na razie nie wpada. Adres Zatko bardzo blisko, otwojęta bramka, Szymboch dwa razy znowu musiał ratować sytuację jeszcze Unii Oświęcim. A za chwilę może być też dogodna, bo przecież dwie minuty dla gospodarzy gry w przewadze. Już mieliśmy taką sytuację w tym meczu, no ale nie... Niezbyt dokładnie, no teraz przewrócił się oświęcimianin, ale jest okazja dla GKS-u Katowice, szansa na gola w osłabieniu, ale tego gola nie ma. Wykluczenia. Proszę spojrzeć tutaj na ten atak z Koblarem, Starzyński i Koblar. Starzyński miał kij na lodzie, wydaje się, że Koblar po prostu wjechał na niego, a tutaj Michalski miał świetną szansę, ale szukał gdzieś drogi między parkanami, a świetnie zachował się w tej sytuacji Clark Sanders. Trafią znaleźć recepty na swojego przeciwnika, Kruczek. Ależ błąd i szansa dla Unii Oświęcim, no i zaświeciła się lampka za bramką, ruszona ta bramka, nie wiem, czy nie będą domagać się wideoanalizy oświęcimianie. Odebrał ten krążek Kruczkowi Garszyn, obrócił się i później mieliśmy już duże zamieszanie i ruszona bramka. Zobaczmy, podejrzewam, że będziemy mieli analizę wideo, chociaż... No tutaj mamy powtórkę, proszę spojrzeć, jak to wyglądało. Maciej Kruczek troszkę się zagapił, stracił krążek i teraz okazja dla Katowiczan. Fraszko, z lewej strony jest Grzegorz Pasiut. Fraszko będzie dogrywał do Pasiuta, dograł, ale świetnie interweniuje bramkarz. Sekund, tu jeszcze macie Państwo powtórkę tej akcji Fraszki i Pasiuta, no i Sander z parkanem skutecznie. Świetna szansa Grzegorza Pasiuta. Nie trafił w krążek chyba tak, jakby chciał. Jeszcze próbują oświęcimianie. Zagrożenie blisko bramki. Glenn fenomenalnie broni. Szymboch i jeszcze strzał niecelny pod katowicką bramką. Trochę te statystyki zepsuł mu pierwszy mecz fazy play-off z Unią. Ma teraz okazję dla katowickiego zespołu, ale szansa na to, żeby wyjść na prowadzenie. I Bartosz Fraszko pokonuje Clarka Sandersa i ta trzecia tercja rozpoczyna się tak, jak katowiczanie sobie założyli, a Bartosz Fraszko potwierdza, że w tym
w sezonie, w tej fazie play-off jest w imponującej dyspozycji. Tak, Bartosz Fraszko to chyba jedna z najlepszych dyspozycji polskich zawodników na pewno w tej fazie play-off. Wczoraj zdobył bardzo ładną bramkę, dzisiaj też solowy tutaj najazd na bramkę Clarka Sandersa i on otwiera ten wynik i daje nadzieję Katowicom na wyrównanie stanu meczu na 2-2. Nie podnosił krążka pod parkanem, wsunął się Sandersowi ten krążek za linię bramkową i Katowiczanie obejmują prowadzenie, ale Kuronen 1-1 z obrońcą. Kuronen oddał strzał za zasłony, złapał krążek Katowicko. Teraz z boku McKenzie. Wrócił Rotla i będzie szansa dla GKS-u Katowice. Jest Rotla sam na sam Sandersem. Rotla! Nie ma gola! A to jest jeszcze akcja. Kapitalna sytuacja Rotli, nie tylko na backhandzie miał. Zatko wyprowadził dobry atak do Dacosty. Dacosta broni Szimbo. I Bartosz Fraszko ma szansę na to, żeby strzelić. Stiepanow. Stiepanow zwleka z uderzeniem i Stiepanow! 2-0 dla GKS-u Katowice i już wiadomo, że będzie w tej parze remis. 2-2. Tak, proszę Państwa, myślę, że już Unia nie wyjdzie z tej opresji. 10 sekund tylko do końca. Oświęcimianie nie mieli pomysłu w tej końcówce, tak jak mówiłeś, i to właśnie zaangażowania nie brakło, ale brak pomysłu myślę, że przeważył. Czyste konto zachowa Juraj Szymboch i mogą cieszyć się Katowiczanie z tego, że triumfują w Oświęcimiu po 60 minutach gry. Długo, długo czekaliśmy tutaj na gole, ale jak w 42 minucie trafił Bartosz Fraszko, to ten mecz nam się wyraźnie otworzył. Chwalić tego bramkarza, czyste konto, kilka bardzo, bardzo udanych interwencji. Świetnie spisywał się Juraj Szymboch. No a w drużynie Unii Oświęcim Gilbert Brule w ten sposób został uhonorowany